Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter, kochani. A wracamy sobie powoli do naszego crafterka, tylko ja nie pamiętam, co my tu mieliśmy robić. Mamy 67% drzew. Chwilówki mamy zajęte, zapewne niecałe. W ogóle w ekwipunku mam magnes i żelazo. Nie wiem, do czego mi to było potrzebne. Bo miałem dwa dni przerwy, niestety. Czyli jak zwykle, w Planet Crafterze. Co my tu musimy zrobić? No musimy chyba zacząć sadzić drzewa i rośliny ogólnie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Trochę irytu i reszty duperelków. Żelazo na razie możemy sobie odpuścić żelaza, bo jest niepotrzebne. Wybieramy resztę tu. I dobra, co my tu mieliśmy robić? Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Wiem tylko, że chyba w poprzednim odcinku wypaliliśmy rakietę, posadziliśmy troszeczkę rozsiewaczy kwiatów, zwiększyliśmy ciepełko i nowe glony. Nowe glony. Ale co do reszty, nie mam pojęcia. Kochani, w ogóle jest... rano, no rano. Dla mnie jest rano. Ja w sumie niedawno wstałem, dlatego taki głos jeszcze mam. No ale niestety odcinek trzeba nagrać. Niestety odcinek trzeba nagrać, więc nie ma tak łatwo. Super stópki, pamiętam, że my się dorobiliśmy ostatnio chyba z czego my się dorobiliśmy? Nie pamiętam. Nie pamiętam, z czego my się dorobiliśmy. Coś rozbieraliśmy, pamiętam, ale nie pamiętam co. Nie mam zielonego pojęcia. Wiecie, co my robiliśmy? Kurde, nie pamiętam. Dobra, nieważne. Przypomnę sobie później. Co my tutaj mamy? Korektor wody z jeziora to już mamy. Ekstraktor gazu mamy. Manipulator DNA mamy. Właśnie. Bo to nam się DNA zmanipulowało. I to już dwa odcinki temu. Nasiona drzew linifolia. Za 25%. Tylko czy mamy rozsiewać drzew? Mamy tylko kwiatów. I trawy. A jak wygląda stan odblokowanych przez nas różnych rzeczy? To chyba w cieple było. Nie, to nie było w cieple. Gdzieś to kurde było. Autorzemieślnik? Kurcze. Ile tu rzeczy jest nowych jeszcze? Filtr wody, teleporter. Rozsiewacz drzew T3. To raczej nie tu. Chyba, że poprzez biomasę my to wtedy odblokowywaliśmy. Kwiaty, żywność, drzew. Tak, trzeba 45 ton rozsiewacza drzew. Rośliny plus 23. Czyli rośliny to jest nasz teraz obowiązek sadzenia. Czy my coś w tlenie jeszcze mamy do zrobienia? To jest dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. Czy my mamy coś w tlenie jeszcze do odblokowania? Rozsiewacz drzew T2. I to potrzeba 6 ppm. No to jeszcze długa droga przed nami. Ewidentnie. Dużo nawozu potrzeba. My nawozu już chyba nie mamy, prawda? No nie mamy. No nie mamy. Siarki też mamy mało. No to tak, musimy na pewno odwiedzić siareczkę. Kobalcik sobie to odłożymy. Magnes w sumie też. No idziemy na exploring. Idziemy na exploring. Chwilówkę sobie odłożymy. Nie taką chwilówkę, ale okej. I tak, siarka była w tamtą stronę, ale jeszcze zjemy. Zjedzmy sobie jeszcze coś. Napijmy się wody. Kobalt sobie zróbmy od razu może tlen, bo to pewnie go nigdzie nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra. Gdzie jest nasz... Ej. To było żelazo jeszcze. Czy ja zlikwidowałem... Naprawdę? No ja sobie robicie. Zlikwidowałem stację rzemieślniczą. Żelazo, krzem. Żelazo i krzem. Ale ze mnie głupi człowiek, no.
Dobra, kapsułka tlenowa jest. Idziemy po siareczkę. Idziemy po siareczkę. Wiemy doskonale, gdzie ta siarka jest, więc luzik. Tylko tak powiem wam szczerze, że nie wiem jeszcze dokładnie. Gdzie. W ogóle najlepiej jakbyśmy stację tam rzemieślniczą lepszą zrobili. Nie stację, ekstraktor rudy. Teraz sobie pomyślałem. No, można było to zrobić. Dobra, na szczęście siarki trochę się uzbierało. Już sobie pochowamy. Tutaj nie jest nam to potrzebne w tej chwili. A, i my jeszcze mieliśmy iść do nowego miejsca. No, tak ja nawet zaznaczyłem sobie zielonym wskaźnikiem. To w ogóle jest gdzieś wyżej. Jak tam się dostać? Nie pamiętam. Może na chama po prostu. Ewidentnie na chama. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co tam było. Znaczy to w ogóle fajne łączenie mapy jest tutaj. Twórcy chyba nie przewidzieli. O, nawóz, super stópka, też sobie teraz weźmiemy, aluminium. Panie Tusk. Przepraszam. Tuska zostawiamy. Tusk w Brukseli. Masa krzemu. No i dobra. Jesteśmy chyba na miejscu. Moglibyśmy coś zrobić tutaj jeszcze przy okazji. Jakąś kopułkę. 3 razy żelaza, 2 tytanu, 1 krzem. Sobie oczywiście pozbierajmy to. Jeszcze 2 żelaza. Raz i 2. No już mamy mało, zaraz kapsułkę musielibyśmy używać, a tak to pyk. Wow, chyba nie widziałem. Znaczy widziałem, ale... No, ale teraz nie widziałem. No to my jeszcze o, trawkę tutaj w środku, świetnie. Dobra, sprawdźmy, co ten wrak tutaj skrywa. Wiem, że trzeba to rozebrać. O dziwo nie. Rozbierz podgrzewacz T3, co? No jego z chęcią wezmę, nie ma problemu, ale... No właśnie, to były 3 podgrzewacze. I tu pewnie kolejne są. Coś było. Rozbierz szczątki. To gdzieś aż tam mi zahaczyło. Ewidentnie to jest coś nowego dodane, bo jest jeszcze delikatnie zbugowane. No kurde, ej, ja się tu gubię. Jakim cudem to mi... A nie wiem, może te podgrzewacze były tu? What? Powtórz się... Jak tu jasno się zrobiło w jednej chwili, wow. Jakieś działka? What? Halo, co tu się dzieje? Wybuchowe proszki, dużo wybuchowych proszków, dużo stópek. Nie no, nie to, żebym narzekał, no bo nie narzekam na to, ale... Ale ciemno to jak w dupie. Ja sobie chyba nawet skrzynię zrobię. I to tą większą. I to tą większą zrobimy. No tu jest jeszcze jedna skrzynka, what? Co tu się dzieje? Ile tego jest? Ile super stópek? Gdzie jest żelazo? Jedno żelazo potrzebuję.
Tu jest. Mam cię. I've got ya. Dobra, skrzyneczka nie sobie stanie tutaj, w tym miejscu myślę, że jest spoko. Pewno całe aluminium tu wepchamy. Tytan też, krzem też. W ogóle to wszystko wepchajmy. Idziemy dalej eksplorować, zobaczyć co tutaj dalej znajdziemy. Co tutaj dalej znajdziemy. Wow, ciebie rozebrać nie możemy. A szkoda, ale jest skrzynka. O panie. Już mogę rzec, lubię to. Żeby to już tak ciemno jak w dupie nie było, to by było spoko. O, 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 znów coś miałem tu. Nie wiem co to było. Nie mam pojęcia co to było. Co tutaj jest? Panel słoneczny T2? Tu są panele słoneczne T2. Zbieramy to. Podgrzewacz T3. Nie wiem gdzie te podgrzewacze są, czy one są zbugowane, czy jak, ale gdzieś tutaj sobie leżą. Gdzieś sobie tu leżą. W ogóle zaraz mi zabraknie wody. Z tą wodą naprawdę na wyprawach to jest problem. Takie maksymalne zużycie tej wody. A, tu jesteś w podgrzewaczu. Tu był ten podgrzewacz. What? Gdzie jestem? Jak go cię widzę? Co dopiero wy? Tu nic nie ma? Nic. Jeszcze się do bloku siro, to ja. Nic nie widać, naprawdę. Latarka jest za słaba. Czemu oni nie zrobili lepszej latarki? Dobra, tą skrzynkę też odbierzemy. No to chyba wszystko tutaj. Te działka mnie zastanawiają. Jaki ich jest tutaj cel? Nawet jeżeli jest tu jakiś secret ze ścianą, to go nie zauważy. Nie ma takiej opcji. O, ale jest skrzynia kolejna. Znów coś tu mignęło. Tam jest skrzynka jeszcze jedna. Powoli musimy się stąd zbierać. Kurde, no nic nie widać. Dobra, bo widzę, że wody naprawdę już jest mało. A zanim jeszcze dojdziemy, to trochę minie. Niski poziom nawodnienia, no właśnie wiem. No właśnie wiem, no właśnie wiem. Dobra, na pewno zabieramy super słupki, to jest ważne. Na WST2 również zabieram. Silnik rakietowy też, siarkę z pewnością zabiorę. Kora drzewa, nasiona pestera, tuska i tym podobne. Osm weźmiemy, to zostawimy, nasionka zostawimy. Próbki bakterii również zostawimy, to nie jest potrzebne. Zostawiam w ogóle jeszcze kapsułę tę nową chyba, ale okej. To zabieramy. To aluminium zostawiamy. I to zabiorę. To zabiorę i chyba to wszystko. Lecimy i tyle.
Tam jeszcze coś, tam były super stópki chyba, ale dobra, nie ma czasu. Zobaczcie na nasz tlen. Zaraz umrzemy. Z braku tlenu. Nie wiem, czy ja w ogóle dolecę, szczerze powiedziawszy. Będą jaja, jak nie dolecę. A istnieje taka możliwość, że nie dolecę. Wow, jaki dół. No serio, mogę nie dolecieć. Normalnie ta woda ucieka jak głupia. To tlen. No dobra, no nie przesadzajmy w drugą stronę też. No ale tlen łatwiej jest wyczuć, bo jest łatwiej odnawialny niż ta cholerna woda. No tak, Shira, jeszcze się zgub. Krytyczny poziom nawodnienia, dziękuję. Nie wiem o tym. Kurwa, to jest 8. To nie jest tu. Ale jaja. Nie dam rady. No nie, nie mówcie proszę. Musimy dać radę, musimy dać radę, musimy dać radę. Dobra, chyba damy. Chyba damy radę. Już w samej bazie jak podniemy, to będzie lipa. Straszna lipa. Uff, dobra, żyjemy. Żyjemy, mamy się dobrze. Nie powiem, było krytycznie. Nie powiem, bo było krytycznie. Tego osmu trochę mamy, 3 sztuki. Akurat na kolejną, myślę, kopalnię. To było potrzeba do nawozu. Glonów, dużo siarki i bakłażanu. Trzy glony, 2 bakłażany. Jedna siarka. Możemy tego sporo zrobić w sumie. Super stópek nie odłożyłem. Dobra. Nawozy oczywiście też odłożymy. Idziemy po glony. Są tu jakieś glony? Są. Nie za wiele, co prawda, ale są. Coś mnie chyba męczy. Tu są jeszcze glony. Dobra, ale więcej ich chyba tutaj nie ma. Nie ma? No nie ma. Amfa Fatima było i nie ma. Kurde, i kolejne surowce. My już nie mamy gdzie tego składować. Nie mamy gdzie tego składować. Mamy za dużo surowcy. Ale już o magnezie i żelazie to nawet nie wspominam. No tego pana to już w ogóle bym podziękował w tej chwili. Dobra, czy starczy nam na ile? Raz, dwa, trzy. Na 3 sztuki. Mało. Mało. Bardzo mało. Bierzemy nawozy. Czekajcie, bo my chcieliśmy zrobić co? Rozsiewacze kwiatów T2. To pamiętam. Rozsiewacze kwiatów T2 i potrzebujemy 2 nawozy. Dobra, te bakłażanki sobie weźmiemy. 3 sztuki. I jednego bakłażana sobie ogarniemy. Filtr powietrza. Oj, osiągnęliśmy The Forest. Zarąbiście. Czyli mamy już lasy w teorii.
Jezu, trzeba te bakłażany pościągać. Bo ich dosyć sporo idzie. Zaraz nam ich zabraknie. Mamy The Forest i mamy zaraz owady. No i to będzie chyba ostatni stage, który w ogóle jest tutaj w grze dostępny. Tylko co mi się wydaje oczywiście. Dobra, możemy zrobić trzy. Trzy rozsiewacze kwiatów. Czyli tak, raz, dwa i trzy. I to samo tyczy się super stópek. Okidoki. To jest rozsiewacz kwiatów T2? Tak. Wymieniamy stare na nowe. T2, T2. Rozsiewacz nasion, to jest niepotrzebne. Nie ma miejsca. Dobra, może być i tu. Tam zaraz też wrócimy spokojnie. Zajdź sobie tego Tuska. Dobra, kolejny rozsiewacz kwiatów T2. Not good. Niedobrze. Rozsiewacz kwiatów T2, kolejny. Możemy robić je co dwie sztuki, o. Tu na przykład. Dobra, teraz musimy pomyśleć nad naszym zasilaniem, bo z tym naszym zasilaniem też nie jest dobrze. Tym naszym zasilaniem też nie jest dobrze. W ogóle to musimy przenieść, bo tam się już zrobiło, delikatnie mówiąc, pierdolnik. Mamy jeszcze jedno miejsce. No damy radę chyba to jakoś zrobić, nie? Czy nie damy? Wybuchowy proszek, trzy pręty. Trzy pręty są. I jeden wybuchowy proszek. Na luzaku. No ale już kolejnej nie zrobimy. Żebym się nie oszukiwał potem. O. Stała się jasność. Teraz trzeba trochę tusków nasadzić. Panie Tusk. Sadzimy pana. Rośliny plus 43 gram. Złote daje 43,5. Tyle samo daje. Dobra. No i się jakoś to porobiło. O Jezu, szlagi się zaczęły tworzyć. Za dużo partiklów. Za dużo partiklów. Tlen sobie leci fajnie. Coraz szybciej, ale nadal nie jest to tak, jakbym chciał. Nadal nie jest to tak, jakbym chciał, w szczególności, że tu potrzebujemy chyba 6 ton. Prawda czy nieprawda? 45 ton. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. No, w sumie ul się odblokuje do 80 ton. Czyli stricte musimy iść na cholerne rośliny. Bo tu naprawdę nic nie ma takiego lepszego do tego. O. Aha. Czyli wóz albo przewóz. Nie mamy wyboru. Musimy jak najwięcej robić właśnie tego. Jak najwięcej tego. Bo nawet innych rzeczy nam to nie wytworzy. Inkubator, to już są teleportery, rozsiewacze drzew i tym podobne. Ciśnienie można było zwiększyć. Rakietę wysłać. O! Właśnie, może to jest sposób. Może to jest sposób. Po którą? Mnożnik tlenu, to nie chciałbym. Wolałbym mnożnik roślin.
Mnożnik roślin, tak. To jak najbardziej. Nasiona lirma, kora drzewa. I dwie super stópki. Nasiona lirma. Czy mamy nasiona lirma? To jest pytanie. Mamy. To jest nawet kora drzewa. Dwie super stópki. I wiecie co, będziemy musieli chyba zacząć przerabiać troszeczkę nasze surowce na super stopy. Bo no nie widzę przyszłości dla dalszego takiego przetrzymywania surowcy niepotrzebnego. Leć, przyjacielu, leć. Leć, leć, leć. Potrzebujemy jak najwięcej roślin. Trzy kapki zimnej, co prawda, już napiję. Czy mnożnik się zwiększył? Natlenienie. To miały być rośliny, z tego co pamiętam. Zielono mi się zrobiło. Rzek nadciąga. No, chyba jest szybciej. Chyba jest szybciej. O kurde, ej. O, to ja tu mogę patrzeć w ten sposób. Ale jajca. Ale jajca. Dobra, biomasa przyspieszyła. To dobrze. To dobrze, bardzo dobrze. Można by było jeszcze bardziej przyspieszyć. Oj, ile my mamy tak w ogóle aluminium? Też niedużo. Też niedużo aluminium mamy. To sobie włóżmy. I zostają nam chwilówki. Albo nie mam inny jeszcze pomysł. Kurde, mam pomysła. Mam mega pomysła. To trzeba ogarnąć jakoś. Ile mnie to będzie kosztować? No właśnie, to jest pytanie za milion punktów. Ile mnie to będzie kosztować? I czemu tak droga? Tytan krzem. Tytan krzem. Ksiem. Tylko mój pomysł chyba legł właśnie w gruzach. Definitywnie legł w gruzach. Chciałem to zamknąć taką czapą, ale. Ale chyba mi to nie wyjdzie. Ojojoj, ile tu potrzeba tego? Dużo żelaza, dużo tytanu. Dużo żelaza, dużo tytanu. Widzę spokojnie, zaraz pójdziemy. Trzeba się napić. Trzeba coś zjeść. A już nawet overkilluję, jeżeli chodzi o to jedzenie. Nawet overkillujesz w tej chwili. No się pięknie połączyło. Niech was za przeproszeniem coś strzeli. Nawet tu nie możemy sobie tego załadować, ani tu. Oh no. Anyway. Poradzimy sobie w inny sposób, jak będzie trzeba. My nie damy rady. Hehe, to patrz. No i fajnie. Jeszcze moglibyśmy kobalt sobie zrobić. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądać. Czy da się zrobić to, co myślę. Czyli szklany sufit. Teraz się da. Da się. No nie, tytanu mi zabrakło. Ale mam szklany sufit. To się liczy. To się liczy. Panie tytan, potrzebujemy cię. Au! Źle zrobiłem. Takie makro przypisane na myszce. Czasem jak zbyt szybko kliknę, to podam problemy.
Ale dużo widać. Cały wuj. Kobaltu zabrakło. Oj. No i szybko się surowce pozbyliśmy. No i może być. I mamy przezroczyste wszystko. Człowiek, tam już nieba nie widać. Tam już nieba nie widać. No i myślę, że to będzie trzeba część szafek chyba przenieść. Przynajmniej takich standardowych szafek, wiecie. Typu żelazo i tak dalej, i tak dalej. Tylko weź to, człowieku, zaraz ładnie przyklej. Chyba ładnie nie przykleiłem. Nie mam żelaza. To tu się od Janie Pawla. Dobra, moi drodzy, ale. Bazę dokończymy sobie oczywiście w następnym odcinku z Planet Craftera. Wiem, że niedługo miał być ten 40-minutowy za ten króciutki. Ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, bo ja zaraz wychodzę do pracy i nie mam czasu zbytnio. Tak więc, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro i my się widzimy już niedługo w następnym odcinku z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!